kochani, witajcie w nowym, długo wyczekiwanym odcinku Jak Szybko. Dziś podpowiem Wam, jak się zmotywować do ćwiczeń w domu w dobie panującej kwarantanny, bo nie wszystkim nam się chce, prawda? I wyjść z niej bez zbędnych kilogramów. Na początku zaplanuj swój trening. Rozpisz sobie, ile razy w tygodniu chcesz ćwiczyć i jakie będą to ćwiczenia. Dzięki temu trening pójdzie Ci dużo sprawniej i będziesz mocniej zmotywowany, aby wszystkie ćwiczenia wykonać tak, jak sobie ustaliłeś. Druga sprawa. Znajdź kącik w swoim domu, który przeznaczysz na ćwiczenia. Ilekroć spojrzysz w tamtą stronę, przypomnisz sobie o treningu. Niewiele miejsca Ci do tego potrzeba. U mnie, jak widać, jest to przedpokój i naprawdę dobrze mi się tu ćwiczy. Nic tak nie motywuje, jak założenie odpowiedniego stroju do ćwiczeń. A jeszcze lepiej kupienie nowego. W sklepach online można znaleźć prawdziwe perełki. Mnie szczególnie podobają się te w jednym kolorze. Kiedy otrzymasz takie wdzianko, będziesz mieć większą mobilizację, aby bosko w nim wyglądać. Jeśli nie masz w domu ciężarków, maty czy innego sprzętu, który nadaje się do ćwiczeń, to polecam Ci je zamówić. Jeśli dobrze poszukasz w necie, to naprawdę możesz znaleźć takie akcesoria w całkiem niskich cenach, a przy okazji będziesz mieć możliwość robienia większej ilości ćwiczeń niż przedtem. Ale równie dobrze do ćwiczeń możesz wykorzystać to, co na pewno masz w domu. Skakanka, piłka lub butelki z wodą nadadzą się idealnie i z powodzeniem zastąpią handelki, bo tak naprawdę każde obciążenie jest dobre do wyrzeźbienia sylwetki. Dopasuj do siebie taką aktywność fizyczną, która będzie Ci najbardziej odpowiadać. Czy są to ćwiczenia na poszczególne partie mięśni, przy filmikach na YouTubie najlepiej? Energiczny aerobik? Może wyciszająca joga? Albo rozciąganie do szpagatu? A nawet może być to taniec. Każdy ruch jest dobry, a przy nim również spalisz dużo kalorii. Namów znajomych do wspólnych treningów i tak na pewno gadacie na kamerce. To nic nie stoi na przeszkodzie, abyście teraz też razem poćwiczyli. Zapewniam Cię, że po tym Wasza więź przyjaźni będzie jeszcze silniejsza. Możesz też połączyć przyjemne z pożytecznym. Z pewnością teraz spędzasz dużo czasu przed telewizją, oglądasz seriale i tak dalej, więc zamiast zalegać na kanapie przy oglądaniu, ćwicz i wykorzystaj ten czas do maksimum. Postaw sobie warunek. Przykładowo, jeśli przez cały tydzień, każdego dnia poświęcisz pół godzinki na ćwiczenia, to w weekend będziesz mógł sobie pozwolić na coś dobrego i niekoniecznie zdrowego. Poćwiczysz jednocześnie silną wolę i po kwarantannie sobie podziękujesz. Zacznij uwieczniać swoje osiągnięcia. Rób na przykład zdjęcia zdrowym posiłkom, albo jak wygląda codziennie Twoja sylwetka. Po jakimś czasie będziesz mieć porównanie. Widziałam też osoby, które na TikToku prowadzą takie mini pamiętniki. Nagrywają to, co zjedli w ciągu dnia lub pokazują, jak ćwiczą. Koniecznie poszukajcie takich kont i je zaobserwujcie, bo to bardzo zachęca do działania. I to już wszystko w tym filmie. Trzymam kciuki za Waszą motywację. Będzie dobrze. I do zobaczenia niedługo. Pa!